dowiedziałam, że stara żarówka pali się tylko 40 godzin. W moim domu stosuje się lodówkę, pralkę, szczoteczki do zębów, czajnik, miski Haribo i jeszcze klocki Lego. W moim domu nie ma ruchomych schodów, które bardzo bym chciała mieć, żebym nie musiała chodzić po schodach i nie ma windy. No chyba klocki Lego, bo każde dziecko właśnie lubi ten wynalazek. Dzisiejszy wykład bardzo mi się podobał. Nauczyłam się wiele różnych rzeczy o różnych wynalazkach. Jak działa lodówka lub inne rzeczy, na przykład, że żarówka, pierwsza żarówka świeciła za 40 godzin, jak pralka działa i lodówka. Nauczyłam się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Bardzo jej się nie podobało, że jej służący tłukli naczynia przy ich myciu. I dlatego właśnie wynalazła zmywarkę. Witam serdecznie na Dziecięcej Politechnice Opolskiej. Jestem mile zaskoczony, ponieważ spodziewałem się, że będą tu dorośli studenci, a tu ponad setka młodych, bardzo ambitnych, szukających wiedzy dzieci. Dzieci bardzo zadowolone z wykładów. Cieszymy się bardzo, ja osobiście, że trafiłem w mojej podróży do Strzelec Opolskich właśnie na wykład z okazji Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Politechnika Opolska. Liczy się Politechnika.